Witam się z wami kolejnego vlogmasu i dzisiaj już jest godzina 10, więc dosyć późno jak na moje śniadanko, ale ogarnęłam pranie i takie różne duperele, także zabieramy się za robienie koktajlu i dzisiaj zrobimy inną wersję koktajlu niż ostatnio, bo tym razem mam zamrożone bananki i nie mam szpinaku niestety, także będzie taki na tym maśle migdałowym, które robiliśmy, czyli będzie taki bananowy z migdałami, więc tak, robimy to i później zobaczymy, co będziemy robić. Jest na razie fajne słoneczko, więc po prostu może pójdziemy razem do Rossmana, ja muszę kupić tam parę rzeczy, także może w ten sposób spędzimy cały dzień. I jak możecie zauważyć, zniknęła już choinka, także zrobiło się przestrzenniej, bo tutaj była oczywiście. No i zniknęła też girlanda. Tak, tutaj mnie widać. Zniknęła girlanda, więc mamy trochę więcej teraz przestrzeni w domu i jest tak od razu jaśniej, czyściej, więc fajnie. To zabieramy się zrobienie koktajlu. Ja najpierw naleję sobie, teraz mam mleko migdałowe bez cukru. Także tak jak przy ostatnim koktajlu, filiżanka albo szklanka, jak kto tam uważa. O! I do tego dodajemy mrożony banan. Ja wczoraj go sobie na wieczór zamroziłam, więc tak garstkę mrożonego banana. Mama! Słucham, Misia. Dobra. I do tego tak też z łyżkę płatków owsianych dodajesz. O! Hop. I ostatni składnik to będzie masło z migdałów, które sami robiliśmy, lub możecie użyć po prostu gotowego migdałowego, albo nawet takiego zwykłego z orzeszków ziemnych i to też będzie bardzo dobre. Więc tak, łyżkę tego masła orzechowego i tyle, nic więcej. Miksujemy i mamy super koktajl. Bierzemy ulubioną butelkę, proszę bardzo. I patrzcie, ten koktajl wyszedł dosyć rzadki, ale ma naprawdę fajną konsystencję dzięki mrożonym bananom. O, trochę mniej, ale będzie i tak pycha. Chcesz spróbować? Jak ci pomogę, przechylimy. A się napij. Dobre? Mhm. Bardzo dobre? Mhm. Co, ty się tu podrapałaś? Mhm. Także tak wygląda koktajl, ma super cząsteczki masła migdałowego, więc polecam. Dobra rzecz na rozpoczęcie dnia i do suplementacji, a później jakoś tak za 2 godzinki pewnie jakieś kolejne śniadanko, takie treściwsze, jakaś kanapeczka, coś. Także tak, rozpoczęty dzień to dobry dzień, jak widzicie, tutaj mam jakiś wyprysk, także witam kolejnego przyjaciela do nagrań. Zdrówko. Słuchajcie, przyszła do mnie paczka. Jedna, jedyna rzecz. W sensie 3, ale pokażę wam jedną. Tak na szybciutko. Z H&M-u, z wyprzedaży chyba. Zapłaciłam za to 50 zł, a kosztowało to ze 120. Także dobra, promka. Zobaczcie. Już rozpakowuję. To jest taka koszula z myślą o rosnącym brzuchu. Żeby do leggingsów, do shortów latem. Zobaczymy. Do jakiegoś stanika sportowego sobie narzucić po prostu taką oversize'ową koszulę. Wydaje się wielka, ale i wiecie, jak jest wiosna, jak przyjdzie wiosna, będę miała już większy brzuszek, to po prostu tak sobie narzucić ją, jak będzie chłodniej wieczorem czy coś, to po prostu opatulić się w nią, więc powinno być spoko. Zaraz rozparceluję guziczki i do was wracam, jak ją założę. Dobra, mamy to. Zdjęłam bluzę. I ja mam rozmiar M. I chciałam, żeby ona była taka, wiecie, większa. I tak to jest niby oversize. Ale będę musiała jeszcze jakąś kamerę przedstawić, żeby pokazać,
O, jest takie coś. Czekajcie, przestawimy to, bo tu nic nie widać. No zobaczcie, takie coś. I chodziło mi o to właśnie, jest idolą. Jest taka, jaka chciałam, żeby zasłaniała pupę. Czyli była taka, wiecie, dłuższa. I żeby była taka, wiecie, tu luźniejsza, większa. I materiał ma bardzo fajny. Słucham. Jaki to materiał? 100% bawełna. Wypas. I ona kosztowała wcześniej chyba... Mama. Ze 160 zł, jakoś tak sporo. Ale patrzcie, fajowska jest. Ma taki kolor. Takie coś. O. Widzicie? Jak wyjdzie brzuch, to będzie miejsce na brzuch. Także jest git. Polecanko. Jak będziecie mieli pytania o numer referencyjny, to wam podam, bo mi się wydaje, że one jeszcze są, że jeszcze będą. Dobra, wiecie co, jak już tutaj tak przymierzam, to ja od razu otworzę, bo jestem ciekawa. I w ogóle zamówiłam, miałam zrobić to wszystko w jednym zamówieniu, ale miałam bardzo dużo kuponów tych po 10 zł, co tam się jest memberem w H&M-ie i stwierdziłam, że jak wysyłka jest za darmo, to zrobię 3 oddzielne zamówienia i na przykład tutaj mam top, taki stanik sportowy, który kosztował 30 zł na promce i ja jeszcze od tego mogłam odjąć 10 zł, te moje kupon, więc pozamawiałam wszystko oddzielnie, bo tak to bym mogła tylko jeden kupon 10 zł użyć, a tak użyłam 3 kupony, więc każda rzecz przeceniona jeszcze była tańsza o te 10 zł. Widzicie, jaki biznes? Patrzcie, taki stanik sportowy i on kosztował 20 zł z tym moim kuponikiem. I żeby po prostu mieć taki jeszcze komplet. I to nawet było tak właśnie z myślą, żeby to było do tej bluzki koszulowej, jak już się zrobi cieplej. Więc będę zakładać sobie po prostu taki top. I do tego topu domówiłam jeszcze właśnie takie shorty, takie krótkie leginsy. O, i to są te leginsy. Takie krótkie i one mają taki kolor tu ciężko, bo ja mam tą lampę w takim kolorze ciepłym, ale to jest taki niebieski, jeansowy. Dobra, szybko się przebiorę i pokażę wam wszystko razem i zabieram się za te kanapeczki, bo już jestem bardzo głodna. Powiem wam, że leginsy wypas. Ja mam rozmiar M, odejdę. O, i one są takie długości, więc nie ma szans, że one będą się rolować i podwijać, więc bardzo fajne. Jest miejsce na brzuch. Także one jeszcze mają tutaj miejsce. Tu na luzie stanik mam w rozmiarze S i też jest fajny, nigdzie nie ciśnie. Także wypas zakupy i komplet. Za komplet dam 4 dyszki. Oczywiście to oddzielnie rozmiary, czyli S, M i tutaj mam MK oversize koszuli. Co rybko? O, ale się zsapałam. Dobra, patrzcie. Komplecik. O, i to jest tak gdzieś na taką długość. No, wypasik. Także wyprzedażowe zakupki Don. I bardzo fajne. Za całość dałam 9 dych. A tak to bym dała 130. Ale zrobiłam zakupy pojedynczo. I wszystko przyszło w jednym czasie. Słuchajcie, teraz tak na szybkości zrobimy kanapeczki. Ja zrobię z gotowcem z chlebkiem tostowym, czyli 2 kromeczki do tostera. Tostujemy chlebek i zabieramy się za smażenie pomidorków i one będą smażone 3 pomidorki z czosneczkiem na patelni. Pół ząbka wystarczy. I teraz pomidorek na 4 części po prostu. W sensie połówkę na 4. Mama! Także rozgrzewamy. Ja robię na oliwie z oliwek. Wy możecie na masełku, jak tam sobie chcecie. Ale na masełku zaraz jeszcze będę robić jajo, więc teraz rzucamy czosnek na trochę rozgrzany olej. No za mało, dobra. Większy gazik. Więc jak zaczyna nam się już
czosneczek delikatnie smażyć na naszej oliwie z oliwek, to od razu już dodajemy czosnek, pomidorki sherry i sól, troszkę soli. Słuchajcie, jeszcze trochę przesmażymy pomidorki. Ja już wyciągam z tostera moje tosty, także taki super chlebek. Mama. Ale powiem Wam, że na taki chleb właśnie mam teraz straszną ochotę. Słucham, Luneczko. Masełko zaraz dorzucimy. Także nic zdrowego, ale mam straszną ochotę na chlebek tostowy, więc na chlebek nakładamy domowe pesto. Rafał robił wczoraj. Także smarujemy trochę pesto bazyliowego na tosta. Teraz widzicie, już pomidorki nam zmiękły, możemy je wyłożyć wraz z czosnkiem na kanapki. Słuchajcie, i na tą samą patelnię, ja już nie myję jej z pomidorków, nakładamy masełko, także ja nie myję, żeby te pomidorki zostały jeszcze ten smaczek na patelni. I dodajemy jedno jajko. O. Teraz to jajeczko sobie mieszam i robię taką ala jajecznicę. I jak mi się już zetnie, to położę jeszcze to na kanapkę. Dobra, patrzcie, stwierdziłam, że jeszcze sobie przełożę to jednak z talerza, który się ubrudził, na deskę do krojenia, taką malutką. I patrzcie, jak to cudo wygląda. Widzicie? O, o, takie cudne kanapki, które mi zaraz spadną. I tak, tam jest Rafa, chleb cudowny. A ja mówię Wam, mam taką zachciankę na ten chleb tostowy, że no niestety, ciąża. Tak wyglądają moje kanapeczki. Ja zabieram się za jedzenie, bo miałam trochę wcześniej zjeść, ale już jestem tak głodna, że mówię Wam. To jest najszybsze, co mogłam wymyślić. I wcinam i idziemy z Luną do Rossmana kupić Rafałowi dezodorant. Ja chcę sobie przetestować ten krem BB z Garniera, bo jest chyba z Garniera, oby mnie pamiętała, bo jest za 18 zł. Zobaczymy. Idziemy jeść, Luneczko. Dawaj, Luneczko. Kanapeczka. Cheers. Cheers, everybody. Luna Wam chce pokazać. No, prezentuj. O tak. Takie cuda. Dobre? Smakują Ci? Mm-hmm. Polecasz? Mm-hmm. To idziemy do Rossmana i mam nadzieję, że Luneczka zaśnie. Zaśniesz? Mm-hmm. To dobrze. Teraz jedziemy jeszcze odebrać dokumentację medyczną z Medicoveru i do domku. No i Luna. No i Luna zasnęła. A teraz słuchaj, jesteśmy w domu, odebrałam wyniki badań, ale nie wiem, co to znaczy, bo to odebrałam właśnie teraz wyniki tego testu papa, także to jest do konsultacji z lekarzem. Papa, tak, Luna lubi tą nazwę, papa. I ja ogarniam teraz jakiś szybki obiadek. Także tutaj sobie serek zetrę i został nam z wczorajszej pizzy sosik pomidorowy, więc zrobię sos pomidorowy. Tu dla Luny już makaron, jakieś wzorki i jeszcze miałam ochotę na oliwę czosnkową, więc sobie oliwę tu delikatnie podgrzewam i aromatyzuję. Uwielbiam do pieczywka, do makaronu polać, pyszka. Mama.
Słuchajcie, jest dzień drugi i natchnęło nas z Luneczką, żeby upiec jakieś ciasteczka, więc Luna już tutaj rozdziela masełko, więc je zaraz zostawimy, żeby nabrało nam temperatury pokojowej, bo takie potrzebujemy do przepisu. I robimy przepis na chocolate chip cookie, czyli klasyczne ciasteczka takie maślane z kawałkami czekolady. Masło chcesz zjeść? Ale tu mam już odmierzone wszystko. Dobra. Mały kawałeczek. Uwielbiasz masło, co? Uwielbiasz? No. Także jak wczoraj widzieliście film wczorajszy, że tak powiem, dzień wczorajszy zakończył się na przepysznej kolacji, czyli Rafał zrobił sałatkę rzymską z takim pysznym majonezowym sosikiem z sriracha chyba, ale to tam on wie co dodał. Ale teraz mam straszną ochotę właśnie na, jak już mówiłam, na chleb testowy i na właśnie ten sosik majonezowy i sałatę i pomidorki i to był kosmos. No i smażony łosoś, trochę jakoś gówniana tamtej sałatki była, ale bo już po prostu, wiecie, no wieczorek, już ciemno było i tylko tak po prostu szybciutko ją nagram, ale pyszna wyszła, pyszna. A dzisiaj na obiad będziemy robić steka, tak? A ty kolejne masło wzięłaś? Otwórz buźkę. Uff, ty! Dobra, jedz, jedz. Dobra, zabieram masło, bo zaraz nam się gramatura nie będzie zgadzać, bo pani Luna tutaj wyżera. Odstawiam. Niech nabierze temperaturę i pewnie gdzieś za godzinkę będziemy robić ciastka. Sprzątasz to, co porozwalałaś, tak? Sprzątasz? To pokaż, jak sprzątasz. Bardzo ładnie. Patrzcie, jak ładnie się już porozpływały ciacha. Także czekamy jeszcze 4 minuty. Jednak pieczemy 10 minut, a nie 15. Luna siedzi i pilnuje ciastka, tak? Już byś zjadła, nie? Tak? Kto będzie jadł te ciastka? Mama. I? Ja. Ty też, tak? No dobrze. A kto robił te ciasteczka? Ja. Ty. Mama. I mama? No, bardzo ładnie. A powiedz, baba Ania. Ania. Ślicznie. Baba. Powiedz baba Ania. Dziadzia. I tak prezentują się gotowe ciasteczka. Ja. Zobaczcie, jeszcze wpadłam na taki pomysł, żeby zrobić takie maleństwa. Po prostu ręką takie, bez specjalnego kulkowania, bo wtedy one fajnie się pieką. Tu są te duże i zaraz wam pokażę te malutkie. Patrzcie, tu dla porównania. Bo jak Luna będzie chciała, to lepiej jej, nie wiem, dwa takie mniejsze dać niż takie duże. Także i nawet do kawki w sumie takie fajne, więc teraz zrobiłam jedną blaszkę tych dużych, a teraz robię z reszty ciasta takie malutkie i one też się pieką 10 minut, więc to bez znaczenia. Jak dobre ciasza? No. Mama. Tak, także słuchajcie, my już dopiekamy ostatnią partię i tym akcentem ciasteczkowym będziemy kończyć tego vloga. Już nie będę wam nagrywać, jak robimy steka, bo to no, usmażyć steka, zrobić sałatę i jakiegoś ziemniaczka. Więc jak będziecie chcieli, to po prostu dawajcie znać w komentarzach, to jeszcze zrobimy na pewno taki po prostu zwykły, prosty obiadek. Także subujcie, lajkujcie, tak, lajkujcie, komentujcie i dawajcie znać w komentarzach, jak wam podobają się takie vlogi. No i tyle, dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Adio! Pa! Mama! A my czytamy książeczkę. Uczymy się mówić, tak? Powiedz pa! Pa! Buziaki, tak!